kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu. Zapraszam Was do oglądania. My wróciliśmy w trasę. Jedziemy do Olsztyna, bo Krzysiek musi odstawić auto. Później wracamy do Elbląga. No i dzisiaj kompletnie nie wiem, bo przez to, że właśnie jesteśmy w trasie, mamy wycięty jakby dzień. Ale mam nadzieję, że spoko damy radę. A dzisiaj na obiadzik będzie bigosik z ziemniaczkami, tutaj Krzyśka tata robi i będziemy dziś smakować przedświątecznie bigosu. Kochani, odzywam się do Was w sumie po drugim dniu, dlatego że wczoraj był dosyć napięty grafik, trochę się działo, znaczy takiego nic szczególnego, ale po prostu nie miałam do Was chwili, żeby się odezwać, bo wróciliśmy tu obiad, tu coś tam. No i tak wyszło, że nie nagrałam tego dla Was vloga, niestety było mi przykro, ale też już nie miałam nawet co wymyślać, co do Was gadać, żeby po prostu mieć jakiś materiał. No i dzisiaj się do Was odzywam. Pewnie widzicie po mojej minie, że nie wyglądam jakoś, ale słuchajcie, wydarzyło się coś tak strasznego, że czuję do tej pory strach. Po prostu jestem przerażona tym. Ale jak chcecie się dowiedzieć co i jak, to piszcie mi w komentarzach, to ja wtedy nagram story time, bo jak wiecie, ja story time nagrywam takie mroczne. O Jezu, mówię Wam, nie mogę do tej pory, na zdrówko, do tej pory dojść do siebie. A, wczoraj jeszcze Lili mi zaczęła mieć katar, więc trochę problemów doszło nam do kolekcji, bo wiecie, dziecko z katarem to nic wygodnego na pewno. Otóż... O, chodź tutaj. Powiedz hej. Powiesz hej? Tak. No to... A! Tęskniłaś za widzami? Z tatą. Z tatą tęskniłaś, tak? Dziadzie. Słowule. Słowule, dziadzie? Za dziadziem tęsknisz, cwaniaro. Już za dwa paluszki się będziemy widzieć z dziadziem i z babcią, tak? Tak. A ty chora jesteś? Tak. Katarek masz? Ojejku, bidunia moja. Także piszcie w komentarzach, jak chcecie usłyszeć tą historię. Myślę, że wielu osobom się spodoba, jeżeli lubią. Tym bardziej, że bardzo dużo osób się pytało, kiedy będzie story time następny. Katarek, no. Idź do sypialni po chusteczkę i wytrzyj sobie noska, tak? Tam jest na toaletce papier. Więc słuchajcie, no, piszcie koniecznie. Ja wtedy na pewno dla Was to nagram. Nawet na dniach będę mogła to nagrać. No i co? Ja zaraz tu postaram się zobaczyć, co jest w ogóle w lodówce, bo nie mamy obiadu. To znaczy, ogólnie od biedy by coś się znalazło, ale chciałabym coś zrobić. Chciałam krupnik, ale nie ma ziemniaków, więc nie wiem, czy Krzysiek zdąży wrócić. No i ogólnie... Oj, Koliluś! No, dobrze. No. I teraz zacznę coś to porabiać. Muszę jeszcze tylko szczurkom wymienić ściółkę, bo już zaczyna być tam syf, a wolę załatwić to szybciej. No, na razie jesteśmy sami. Krzyśka tata pojechał. To znaczy jeszcze jest, ale pojechał załatwić sprawę. Krzysiek też pojechał załatwić wymianę poduszek w Toyocie, bo była tam, były jakieś wadliwe chyba i po prostu pojechał wymienić. No i ogólnie tak siedzimy. A ja siedzę cała wystraszona. A jeżeli chodzi o moje plecy, to już się troszkę mam lepiej. Mam nadzieję, że tak za 2-3 dni myślę mogę zacząć znowu sobie tam pomału ćwiczyć. Także... Mam nadzieję, że już się nic nie pogorszy. Dzisiaj, kochani, jak idzie się domyśleć, będzie krupniczek. Już kasza wyciągnięta, tutaj ziemniaczki, zaraz skrobię. Woda już się gotuje, żeby wrzucić. No i robię pierwszy raz przy Krzyśku krupnik. Mam nadzieję, że wyjdzie taki jak ostatnio i że mu zasmakuje. A ty, Lileczko, karmisz Lalę? Ja idę pokazać wszystkim, jak ty pięknie puzzle ułożyłaś. Wszystkie pudełeczka, prawda? No to powiedz mamie, co to jest? No co to? Suzy. No jak ona ma? Suzy? Suzy. Owca. No co to jest? Mu. No, a inaczej?
Krowa. No a poka... No co to? Peppa. Mhm. A gdzie jest George? Tutaj jest. No, a dinozaur? Tutaj. Mhm, a gdzie jest słonik? No słonik, gdzie jest? A spójrz obok ciebie. Tu jest. Mhm, a gdzie jest świnia? Tutaj jest. Nie no, gdzie jest świnka? Tutaj. No, a gdzie jest kura? Tutaj jest. A konik? Ale się wygłupiasz. Gdzie jest konik? No jak to nie wiesz? Ale ty ściemę walisz. Ściemę walisz. Co, Zio? Dzila tata gra? Tak. Niedobry tata. Tak. Tata się wkurza, bo nie mam myszki, klawiatury i nie umiem na joysticku ugrać. No nie. Bardzo słabo. Właśnie tutaj zapakowałam parę prezentów. Ja jestem słaba w pakowaniu, więc nie oceniam nawet tych zdolności, bo masakra. Zostały mi jeszcze cztery, to znaczy trzy prezenty, to znaczy dla dwóch osób do spakowania. A mi się skończył papier. Także powodzenia. Wspomniało mi się, że kupowaliśmy ostatnio lody. No i mówię, dobra, chyba mam na nie ochotę. Lila, pomaluj tatę. Szybko tatę pomaluj. Nie. Żeby do kasku mu pasowało. No i szybko. I uwaga, wchodzi tutaj nowy fotelik Lili. Lili, co to? Fotelik. Wow. A jak to otworzyć? I co teraz zrobimy? Tu? Tak. A czym? Tu. No tu, a czym otworzymy? No dobra, ja się potem noszę. Tutaj Lili, stary fotelik już leży. I tu teraz będziemy otwierać. Lili już się ekscytuje, nie może doczekać. Lili, zobacz, jaką tata ma kosę. Tutaj, otwórz. Uważaj na nóż. No to można trzymać się jeszcze z boku. Jadź się! Lili, co to? Ładny? Tu są jakieś To do samochodu chyba fotki. Na szyby. Na szyby, no. Tak, bo pisało, że w gratis jest. Odłóż nóż. I nowy fotel prezesa! Pancerny! Z testami! Nikt nie będzie mi pisać! Ała, ała. Brudna skarpeta Chrisa wleciała do akcji, ubrudzona przez Lili. Kubeczkami i wszystkim. Oja! Jaki ekstra! Lili, ale będziesz miała fotelik teraz, co? A fotelik się nazywa Oliwier. Oliver. No i kupiliśmy taki fotelik z tej samej firmy, co ostatnio, tylko już bezpieczny. W końcu nikt nie będzie mi tyłka zawracać. Także, o, tu mamy instrukcję montażu. Tutaj jakaś ten jest, nie wiem, to będziesz musiał... Aha, wiem, dobra. No dobra, teraz Lili będzie musiała wsiąść do fotelu prezesa. No i dzisiaj prezesa. Na fotel prezesa. Ale chyba pasy są źle zrobione. No dobra, no na chwilę tylko. Zaraz się przystawię. No, siadaj, o! Bo to trzeba chyba wkładkę tą wyjąć. Fajnie! Super!
Lepszy fotelik? I dzisiaj uzbierały się już dwa okienka z tego względu, że jesteśmy jednego vlogmasa w tyle. Otwieramy 21 i tu jest czerwona szmina. A tu jak zawsze nie idzie wyciągnąć. Taka aż bordowa. Tak. Szminka. I 22. Czyżby też szminka? A i pomadka, która była też w tamtym kalendarzu. Taka po prostu zwykła. Dobra. Teraz bierzemy tutaj. No ale zaczekaj. 21. Gdzie jest 21, Liluś? Odsłoń mamie, bo mama ślepa. Czekaj, jest 22 i tu jest 21. O. I tu jest taki błyszczyk. Tak. I 22 jakieś duże. O, i chyba bronzer. No taki całkiem. Schowaj. No schowam. I teraz Liluni kalendarz 21. I tutaj jest taka piękna ozdoba. O, Lili weszła w cały kadr. A jeszcze jedno będzie. No czekaj, 22. I aniołek. O ja, aż dwa dziś dostałaś. Fajnie, co? Panie i... Dzień dobry, czy smakuje panu ten pyszny krupniczek, który... I Chris na diecie, który dba o linię. I krupniczek. I je co 20 minut różne potrawy i mówi, no, ja bym tak chciał przekąsić troszkę. A jak oceniasz mój krupnik? Słuchajcie, nie mogę wam podać do kamery, nie. Naprawdę, bomba! Nie. Dobra, no ale tak od 1 do 10. Jadłeś lepszy kiedyś? Nie jadłem, no Misiu. Najlepszy krupniczek na świecie. Nie, no tak szczerze. No tak z ósemeczka. No jadłem lepszy. Tak? U kogo? Mój kochany. Ja ci dam, na pewno ci krupniku nie gotują. No. Twoja mama robi lepszy? Czy babcia jakaś? Nie pamiętam jaki robi, bo nie jadłem kilka lat. No to czemu ósemkę dostałam? Bo wiem, że kiedyś jadłem lepszy, ale nie wiem gdzie i u kogo. No nie. Lila! Lili zaczepiaczu. A ona już napchane policzki. A co ty tam chomikujesz? Ale tu masz buzię czystą. No. Myłaś buźkę? Zaraz myć się idziesz, tak? Myć się będziesz szła? Nie. My byliśmy, jak widzieliście, na momencie ku mojej mamy. Lila, daj mi nagrać. I teraz wróciliśmy, odpakowaliśmy fotelik, co też widzieliście, kalendarze. Skacze mi tu. No i teraz przyszła pora, żeby się pożegnać. Już zaraz odpalam moje stanowisko robocze i będę tutaj montować dla was, bo wiem, że pewnie już czekacie, bo jeden dzień nie było, ale przepraszam was za to. No tak po prostu jakoś dzień mi przeszedł bokiem i w sumie nic się takiego nawet nie działo, żebym myślała o tym, żeby nagrywać coś dla was. No ale teraz jest jakiś tam vlogmasek z dwóch dni. No i byle do świąt, także ja już będę z wami żegnać, choć tutaj się pożegnamy razem. Widzisz, brudasku? Także łapka w górę, zrób tak. Łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa, pa! Pa, pa!